Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM. Tomasz Olbratowski. Dwa słowa, jakbyś cały świat opisał. Tomasz Olbratowski. To ty, tak? Tak, tak. Premier Tusk i minister sprawiedliwości Bodnar ogłosili, że sędziowie karierowicz awansujący za czasów PiS będą mogli orzekać, jeśli okażą czynny żal za udział w naruszaniu praworządności. Oczywiście, wiadomo, decyzja ma być dobrowolna, pod groźbą wyrzucenia z zawodu. Wtedy, jak powiedział pan minister Bodnar, zostaną rozgrzeszeni. Co to jest czynny żal w przypadku neosędziów? Jak ma wyglądać czynny żal? To zostanie doprecyzowane w ustawie, ale ja tutaj mam propozycję dla pana premiera, jak to zorganizować, bo Kościół na przykład wie, jak organizować takie sprawy. Ja tu inspiruję się spowiedzią, bo mamy tak 5 warunków dobrej spowiedzi. Rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. W ustawie mogłyby się pojawić następujących 5 warunków czynnego żalu. Sprawdzenie rachunku bankowego sędziego, żal sędziego za pieniędzmi, które można utracić, mocne postanowienie podporządkowania się władzy, szczera rozmowa z premierem, zadośćuczynienie panu premierowi i jego partii. Wiecie, postawiłoby się taki gustowny konfesjonalik w kancelarii premiera, przyszedłby taki sędzia, penitent, neo, prawda, dostałby pokutę, karteczkę do podpisania i już. I tu trzeba zaznaczyć, że jest różnica między żalem czynnym a nieczynnym. Czynny żal, jak sama nazwa wskazuje, wiąże się z czynem, czynnością, czyli właśnie z ową pokutą. A jako pokutę nawrócony sędzia będzie musiał odbyć i zaliczyć pieszą pielgrzymkę na Woodstock Jurka albo na Kampus Polska w tęczowym worze pokutnym. A kto nie skorzysta z tej oferty w ciągu najbliższych tygodni, odwiedzi go o 6 rano uśmiechnięta inkwizycja. Szeroko.